Cześć wszystkim, z tej strony Żuław i witam was w kolejnym odcinku ze Spidermana, ale tym razem kolejne DLC, czyli przeszliśmy The Heist, zaczniemy zatem Turf Wars. Turf Wars, Turf Wars, tu, 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 tu. Zobaczymy co tu będzie, to znaczy ja się już domyślam, ja tu już mam w głowie, że będzie pewnie walka, wojny gangów. Jakby jak ta nazwa wskazuje, nie? Tutaj widać, że 200 IQ. Jest pomyślunek, natomiast jeżeli chcecie więcej odcinków ze Spidermana, jeżeli macie ochotę, żeby częściej tutaj wpadać, zostawcie subskrypcję. Subskrypcje bowiem powiadamiają was o tym, że ja coś wrzuciłem. Jako, że ja nie mam żadnych dzwonków ani takich rzeczy jeszcze, to tylko możecie zostawić suba. Natomiast, jak obejrzycie sobie ten film... Kapitan Yuriko Watanabe, raport sytuacyjny. Zniknęła Felicia Hardy, znana też jako Black Cat. Pewnie nie żyje. To możecie zostawić połączyła łapkę w siły górę. Z szefem Maggi, Hammerheadem, żeby szantażować przywódców innych rodzin. Hardy zdradziła Hammerheada. Ten, korzystając z przywłaszczonej broni Sable, wziął odwet. Brutalnie. W trakcie ataku zniknęła Hardy, tak jak materiały służące do szantażu. Teraz Hammerhead pragnie krwi. Skoro szantaż nie wchodzi już w grę, szykuje się do wojny, licząc, że uda mu się wykończyć innych szefów Maggi siłą. W tym celu... Nie przestaje przywłaszczać sobie ciężkiej broni, która została po oddziałach Sable. Przejęliśmy tyle sprzętu Sable, ile zdołaliśmy, ale to mogło nie wystarczyć. To prawdziwa wojna gangów, której areną jest Nowy Jork. Jednak mogło nam się poszczęścić. Magia przyszpiliła Hammerheada w starym psychiatryku w Harlemie. Jeśli odwrócimy uwagę jego ludzi, mały oddział mógłby się przedostać do budynku i złapać go żywego. No i kurde, przypał. Szansa. Nie możemy jej zmarnować. Przypał, wszystko to się pięknie ze sobą łączy. No w końcu jest to potrójny dodatek. City That Never Sleeps. Ja jestem gotowa. Ja sobie przełączę tutaj kostium Spidermana. Jak będę mógł już. Spidey, pa. No. To wbrew przepisom, poruczniku. Przepraszam, prezent urodzinowy od dziecka. Nieczęsto pracujemy z tym gościem. Puszczę to płazem. Wyjątkowo. A teraz bierz się do dzieła. Ojoj. Zaczynamy. No ale o jak im pomógł sprytnie z tymi linkami. Bardzo wygodna sprawa. No widzę, że Spider-Man tutaj będzie wykańczał jednego po drugim. Będzie nimi sobie miotał jak szmacianymi lalkami. Czytał rozdział sztuki wojny odwracanie uwagi? Nie? Dobrze. Dobrze, w takim razie tak. Już mamy to, zmieniamy kostiumy, bo ten kostium był mi tylko potrzebny i wyłącznie, żeby wykonać tą durną misję, w którym... co to jest? Zbyt drogie, zbyt drogie, zbyt drogie. Czyli nie mam wykupiony, ale... może sobie wybiorę inny kostium. Kostium Spider UK. Wytrzymały kostium. Wezmę wytrzymały kostium, wygląda kozacko. I moc kostiumu wybiorę sobie... chyba te... oktopusowe ramiona, bo one są kozackie za każdym razem. Konflikt w szeregach maści. Hammerhead kontra wszystkie inne rody. W samym środku, oczywiście. Zadarłeś niewłaściwą stroną! Ten Hammerhead urządził sobie bazę w starym psychiatryku. Zadarłeś niewłaściwą stroną! Nie! Cyk! Muszę ich zająć, żeby Yuri i jej oddział mogli się zakraść i złapać Hammerheada. Za stylu! I cyk, bierzemy kolejnych tutaj frajeruniów. No. Ryba piła. Będzie motyw wodny. Tak, tylko rzucam sugestię. No, ale tutaj już ładniej im ciśnie, moim zdaniem, Spider-Man niż w zwykłych walkach. I nawet bym powiedział, że dużo ciekawsze ma te teksty niż miał podczas zwykłej rozgrywki.
Może dlatego, że to są teksty jakoś sfabularyzowane i nie jest, jest to powtarzanie w kółko tego samego. Pewnie jakbym to słyszał któryś kolejny raz, no to bym miał dość. No to, tego jestem akurat przekonany, że bym miał dość. Przed tym nie uciekniesz! Przed tym nie ucieknę, ale mogę cię zajść od tyłu i ci skopać dupkę, gościu starczą. I kolejnego twojego kumpla też mogę tak rozwalić. I jeszcze tego zwykłego patafiana, który tu stoi sobie. Boisz się? Powinieneś! Widzę, że któryś tam ma z cwaniaków, kozaków rakietnice, to super. Dajcie im więcej broni. Przecież dawanie bandytom broni to jest najlepsze, co można zrobić. Można też im dać wpierdziel, ale... Oj, przerwaliście mi moją serię, wygałgany, wstrętny. Zostawcie ludzi Hammerheada! Skupcie się na pająku! Goście Hammerheada walczący z resztą magii to jak impreza, na której wszystkich nienawidzisz. Nie przestawajcie się napadać! Ja tylko przyszedłem pomóc! Jak? Wrzucę sobie drona, bo drony mi tutaj mogą z nimi pomóc. Bo jest ich sporo, a dron zawsze przyspiesza walkę i to mocno. Bo nie muszę sam do nich podlatywać, tylko trochę ich zawsze rozprasza. Żadnej ze stron nie zaczyna brakować ludzi, tak? Wow, bez przerwy skacze! Czyżby to był Spider-Man? O, nawet ten posąg da się rozwalić. No tego się nie spodziewałem. Hej, mogę tak cały dzień, chociaż mam co robić. Może by ich spętać tutaj jak... Coś, co się pęta jak cielaki. A, bo tu jeszcze jest grubol. Oj, nie, nie to, nie to, nie to. A to jest jeszcze grubol z armatką, no. Nie za dużo was tu, no, kurczę. Dobra. Dobra, najważniejsze, że grubol rozwalony. Bo jakby o, ich jest zawsze najciężej rozwalić. Oni się zawsze tak strasznie stawiają. Będziesz jak robal na szybie auta! Wystarczy tych żartów o robalu! Jeszcze kolejny. Czy to nie Hammerhead? Przynajmniej dzięki temu prądowi, to mogę im nawet tego bossa sklepać. A to jednak nie bossy. Ale liczyłem na to, że to jakieś bossy już, a to widać, że wyszło jeszcze takich trzech. Dobra, zwykłych bandytów to mogę sobie porozstawać po kątach, jak mi się podoba. No i koniec. Wszyscy? Tak jak się spodziewałem. Lepiej pogadam z Yuri. Chyba wszyscy. No i git. A tutaj dziurka jakaś. A może ja bym się tam chciał dostać. No i ciekawi bardzo, co tam jest.
Okej, czyli to się mogę tylko pokręcić, ale... Hej Yuri, na zewnątrz wszystko gra. Okej, czyli tu miałem wejść. Kiepski sygnał. Pewnie jest w podziemiach. Muszę ją znaleźć. O, ewentualnie dlatego, że ty łazisz po jakichś strychach, zakamarkach. No nie wiem. Ta, bardzo przyjemnie. Żadnych duchów. Wiem, że Yuri jest twarda, ale coś mi tu nie gra. Muszę ją znaleźć. Żeby tylko nie wyskoczyły tu na mnie jakieś duchy. Nie jestem w nastroju. Nie w każdym psychiatryku straszą duchy ludzi, których w nich skrzywdzono, ale w tym na pewno. Ładnie zaprojektowane lokacje, w których... Bez gadania. W sumie nic nie ma takiego. A, to chyba baza operacyjna Hammerheada, ale jego tu nie ma. Ani Yuri. Jaka przyjemna muzyczka. Yuri! To nie brzmiało dobrze. Muszę do niej dotrzeć, migiem. W którym kierunku? W którym kierunku? A nie, czekaj, tu co? Muszę znaleźć skrót. Obstawiali dzielnice miasta. Grali o to, kto przejmie nad nimi kontrolę, gdy wykończą resztę magii. Powodzenia! Nowojorczycy uwielbiają, jak im się rozkazuje. Reszta Donów Magii. Don Macio. Ponoć bardzo pomysłowy. Don Cicero. Wielki C. Don Fortunato. Faktyczny szef magii. Słyszałem, że jego syna nie kręci rodzinny biznes. Don Costa rozkazał wykończyć wiele niewinnych osób. Powinno się typa ukarać. Gdzieś jeszcze mam coś, co mogę sobie obejrzeć? No w sumie, jak tu już jestem w ich siedzibie, to czemu by z tego nie korzystać? Pełno glin. Pająk też tu jest. Wykończymy ich. Wykończymy wszystkich. Muszę mu pomóc zejść wszystkim z drogi. Mamy go pilnować, a nie do niego włazić. Serio? Tak. Lubowo. I? Hammerhead prawie wyrwał mu ucho. I cały zakuty łeb. Okej. No, więc przestań drążyć temat. Dobra, dobra. A to jest ziomek. Nie mogę go jakoś ten... Cyku, cyku? Jakoś go złapać? Nie wiem, tak go... Siup? Nie mogę, wszyscy tutaj w tym pomieszczeniu są akurat... niemożebni do przechwytu. A teraz reszta. A dobrze, tutaj jakiś się... zainteresował, co tu się dzieje. Super. Chodź tu do mnie. Dostaniesz przez łeb. Kolejny wyjdzie i kolejnego sobie złapię. O nie! Nie zauważyłem, że tam jest dwóch typów. Mogę ich rozwalić też po ludzku po prostu. To już wszyscy. Co takiego jest w tym pokoju, że Hammerhead kazał go strzec tylu gościom? Siup. Ja jeszcze wam stoły porozwalam. Nie zasługujecie na te stoły. Tu zejście tam. Sprzęt Sable, ale...
cała reszta? Co to jest? I jakim cudem Hammerhead dorwał to wszystko? Jakieś drony, sprzętu dużo. Mnóstwo sprzętu do nagrań na żywo. Pewnie Skrubol od razu dałaby kciuk w dół. No nie, tylko nie Skrubol. Nie przypominajmy nam o tym. Spider-Man, weź przestań. To coś nowego. Wygląda zbyt profesjonalnie jak na robotę Hammerheada. Kamery. Na pewno gdzieś widać Yuri. Muszę się tam dostać. Przerobili stary system zabezpieczeń. A to spryciarze. No dalej, Yuri. Jestem dżentelmenem. Zapukalibyście. To byście weszli. Nie. Zamiast tego woleliście się skradać. To jest właśnie problem z nowymi glinami. Brak szacunku. O kurde. Tchórz! Oczywiście wcześniej zyskaliśmy wasz szacunek. Każdy atak miał odpowiedź. Znaliście swoje miejsce. Czuliście strach. Ale teraz... O! Myślicie, że zdmuchniecie nas jak domek z... Wziął go, opluł jeszcze. Czas przywrócić wam strach. Wow! Rzuć broń! Ręce za głową! Może jednak nie. Przepraszam. Broń! Dalej! No wreszcie. Wrócił strach. No dalej! Zrób to! Jak mu zabrał broń. Dawaj go, twórz Spider-Manie. Dobra scena. Yuri, gdzie jesteś? O nie. No i zabiło tego policjanta, kurde, następny policjant spoko, który był, i następnego zabili. No ja nie wiem, czemu tych wszystkich policjantów ciągle zabijają? Ciągle tych policjantów. Nikt inny nie ginie prawie, ciągle ci policjanci. Jak ojciec Milesa, jak teraz ten Drake. Yuri, na pewno jesteś cała? Tak, muszę tylko złapać oddech. Przejmę tę sprawę. Wytropię Hammerheada. Dowiem się, co knuje. Musisz dojść do siebie. To brzmi... dobrze. Muszę powiadomić bliskich moich ludzi o tym, co się stało. Tylko informuj mnie na bieżąco. Jeśli się czegoś dowiesz, dzwoń. Obiecuję. Powstrzymamy go, Yuri. Nie powstrzymamy. Przygwoździmy go do ściany. Hammerhead dziś ostro przebił. Nie może się tak dalej panoszyć.
Podobno jego ludzie siedzą w barze bez nazwy. To dobre miejsce, żeby zacząć łowy. Znaczy wracamy jednak w tamtym kierunku. Ja sobie tak trochę polatałem w międzyczasie, jak oni gadali. Zobaczmy nowy kostium. Gdzie jest nowy kostium? Gdzie jest nowy kostium? Tu jest nowy kostium. Tu. Spider Armor. O, to jest taki znany mi. Kojarzę. Tutaj widzę, że muszę za Turf Wars odblokować i zostaną mi ostatnie trzy zapewne za ostatni dodatek, Silver Sable. A czyli dodatek się nazywa Silver Linings, jeżeli dobrze kojarzę. No, tutaj co? No, trzeba powstrzymać turfy. A zobaczmy jeszcze sobie na mapie w międzyczasie. Mapa. Czy dojdą mi jakieś nowe misje? Tak, są zablokowane, ukończenie dzielnicy. To będzie trzeba pokończyć też dzielnicę, tak. Ale to tylko chyba północna, tutaj jest jedna. Jeszcze. Tak, to w większości północne. Budynek zniszczony przez dobrze nam znanego Spidermana, pajęczego półgłówka. Czy psychiatryk w Harlemie był w świetnym stanie? Nie! Czy lekarze, którzy tam pracowali, popełniali swego czasu straszliwe zbrodnie względem swoich pacjentów? Prawdopodobnie tak! Czy to znaczy, że mamy pozwalać, by samozwańcy strażnicy w Rajtuzach urządzali sobie placę zabaw z reliktów naszej przeszłości? Nie sądzę! To nasz obowiązek, a wręcz nasza odpowiedzialność, by dbać o takie niechlubne pomniki naszej historii, ponieważ właśnie taką Amerykę uznaję za swój dom. I tak jak powiedziałem mojej lekarce, gdy poprosiła ostatnio, żebym się uspokoił, nie ma mowy! Oto dlaczego! Jestem pewien, że policja poradziłaby sobie z drobną sprzeczką, która wywiązała się w psychiatryku i zrobiłaby to bez użycia niszczycielskiej mocy pajęczogłowego świrusa. Co o tym sądzisz, Nowy Jorku? No, Jamison jak zwykle ma własne zdanie na każdy temat. No co poradzić, no jest dzbanem i dzbanem pozostaje, no. Takie życie. Hasło to wpuść mnie do środka, idioto. Ha, niezłe. Sam wymyśliłem. Bar bez nazwy. Spelunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz mam ciebie, mój uroczy koleżko. No i się mogę włamać swoim robocikiem. Ktoś tu na pewno wie, co knuje Hammerhead. Podsłucham kilka rozmów, może czegoś się dowiem. Żadnej broni, bujek ani mocy, a? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytku. Dobra, ale ja nie chcę oddawać mojej broni. Przykro mi, proszę pana, ale takie są zasady. Pana broń zostaje w ręce. Dobra, ale ja nie chcę. Dobra, Spiderbocie, czyń swoją elektromagnetyczną... Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał. Rozumiem pana obawy, ale niestety nie mogę... Straszny hałas. Powinienem wyfiltrować takie słowa jak magia i hammerhead. A teraz wyizolujemy rozmowę. O! Świetnie. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy magię. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochrzanione? Co? No wiesz, to co robi? Sobie. Projekt Olympus. To wbrew naturze. A twoje tribale są zgodne z naturą? To nie to samo. Okej. Okay. Nie żebym był uprzedzony, ale raczej nie spotykają się tu byli prymusi. Okej, okay, idąc dalej, gdzie dojdę? W ogóle fajna, prosta misja, jak na razie. Mogę się tu schować w razie czego. Wejść tu na górę. Tylko po co bym miał wchodzić tu na górę?
A wejdę sobie. Chcesz później zostać na piwo? Oj, jak mi się pomyliły klawisze. Aj, strasznie. To było straszne. To idziemy jeszcze raz. Czas na podsłuchiwanie. Jeden z tych gości musi wiedzieć, co planuje Hammerhead. Nie chcę narzekać, ale to miejsce zeszło na psy, odkąd zaczęła się ta cała... Tam są jakieś ziomy. Wiesz, że mają już tylko jeden rodzaj piwa? Przynajmniej są jeszcze gorące prezy. Pozbyli się ich tydzień. To było bardzo niepomocne. Dzięki, chłopaki. A teraz wyizolujemy rozmowę. Najlepsze, że oni teraz rozmawiają po angielsku, a zaraz będą po polsku. Myślą, że tak jest bezpieczniej. Szef da im nauczkę. Dopadnie wszystkich naraz. Zakończy wojnę i przejmie magię. Idioci. Jeśli Hammerhead załatwi Donów, przejmie kontrolę nad magią. Muszę ich znaleźć. Ktoś tu na pewno wie, gdzie są. Tutaj panowie, koledzy. A teraz wyizolujemy rozmowę. Ej, ten atak na Donów. Gdzie się odbędzie? Wiesz cokolwiek? Nie, ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział. Dlaczego Nowi dowiadują się przed nami? No właśnie! Trzeba spuścić mu łomot. Naprawdę mam nadzieję, że ten Nowy wie, gdzie są Donowie. Dalej Nowy wierzę w ciebie. Cyk pod stół. Muszę wyizolować ich fale głosowe. Ej! Podobno wiesz, gdzie są Donowie. Nie tak głośno. Właściwie tego... nie wiem. Dalej Nowy! Wiedziałem. Cholerne świeżynki. Ale wiem, kto wie. Vinny i Gino. Są z tyłu, ale... nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Vinny i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłapać jadaszką, Nowy. Vinny i Gino, tak? Muszę pójść na tył i sprawdzić, co wiedzą. Drzwi przy tych automatach pewnie prowadzą na tyły. Tylko jak je otworzyć? Mam pewien pomysł. Przepraszam, tylko przechodzę.
Co tam się dzieje? Mapa biznesowa Hammerheada. Muszę się jej lepiej przyjrzeć. Hammerhead od lat drukuje pieniądze. Dosłownie. O! Tu miałem tak, tak. Dobra. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacja o tych miejscach do artykułu o przykrywkach mafii. No i super, i znowu bazy do rozwalania. Dobra, lecimy dalej. Muszę znaleźć Winiego i Gina i namierzyć Donów. Czy to tam? Słyszałem. Nie podoba mi się. Może być ciekawie. Możemy przez to zginąć. Projekt Olympus? Czemu wciąż tu o tym mówią? Vinny i Gino, jak nie mam. Ci goście znają następne posunięcie Hammerheada. Na stole chyba są jakieś notatki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie, że tak. Zewnątrz. Donowie nie mają pojęcia, co Hammerhead dla nich szykuje. Dobra, jak się tam wspiąć? Kilka Donów jest pewnie w tych papierach. Muszę odwrócić ich uwagę. Jak w urodziny. Tylko się jakoś spiąć po szafkach. Czyli jak pierwszy dzień szkoły. No, no to ma sens. Czyli magia ukrywa. Sporo to radio AM. Kurde! Jeden z głowy, teraz drugi. No, ułatwili nam sprawę. Czemu mieliby to robić? O, i tu jest. Wjeżdżam tam. Więc naprawdę są tak głupi i strachliwi jak mógłbym muszę pobawić się światłem. To jakieś żarty? Teraz albo nigdy. Jest tu skrzynka eklektyczna? Znaczy elektryczna? No tak powiedziałem. Powiedziałeś eklektyczna. Jak moja ciotka, która ma te psy. Te takie królewskie. Uwielbiam te psy. Zamknij się i napraw światło, dobra? Jak mam wejść na ten stół? Tędy. Wariatka ciągle do mnie pisze. Donowie są w kinie Auerbach. Muszę tam dotrzeć przed Hammerheadem. Siup. Super, Spider-Bocie. Teraz się ukryj. Wrócę po ciebie później. Z kilkoma butelkami chemii. No i cyk. I go schowałem sobie. Bezpiecznie. Cześć MJ, tu Peter. Wiem, Pete, mam twój numer w telefonie. Nie musisz się przedstawiać. No tak, jasne. Słuchaj, wiem, że pracujesz nad artykułem o przykrywkach magii. Znalazłem coś, co może ci się przydać. Tak? Wiem, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Hammerheada i mogę postawić prawdziwą kasę, że nie są legalne. Nie bardzo masz co postawić, ale doceniam intencje. Zacznę je sprawdzać. O, wykonać czarną robotę. To jako zarobało. Byłoby świetnie, mam termin na karku. Pogadamy później. Dobra, minąłem właśnie takie jedno miejsce. Uwiniemy się z nimi szybko, tak sądzę. Ktoś ma odwagę zeznawać przeciw Hammerheadowi? Lepiej go przypilnuję. Dobra, najpierw tutaj. Hop. Porobimy sobie te dodatkowe misje. Lubię je zrobić zawsze wcześniej, bo... No bo później nie wiadomo, kiedy będzie za późno. A może za późno być zawsze. Więc jak będzie za późno, to się ich nie zrobi. A tak to już ma z głowy. Tutaj człowiek troszkę ma łatwiej wtedy zawsze. Zawsze jest przyjemnie. Dotarłem do tego miejsca przyjemnie. W Harlemie, które było zaznaczone na mapie z baru bez nazwy. Wygląda na warsztat. A tak, w warsztatach należących do magii nigdy nie dzieje się nic podejrzanego. Zobacz, czy uda ci się dotrzeć do planów Hammerheada. Też o tym pomyślałem. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Łatwiej będzie się rozejrzeć, jak ich wyeliminuję. Wiesz coś o tym projekcie, Olim? Zamknij się! Nie rozmawiamy o tym w czasie pracy. Ha? Jeśli to gołąb, to już jest martwy. Nasz dostał! Przygotujcie się! Znalazłem sieci Spidermana! Nic nie znalazłeś. Poraź jednocześnie 10 przeciwników. Ale nalajcie. Trzeba znaleźć jakichś gości, którzy mają mniej kolegów dookoła siebie.
Na przykład ty wyglądasz, jakbyś miał mało kolegów. No i się nie pomyliłem, no. Dobra, ciebie kto tu widzi? Ciebie widzą pewnie z tamtej strony jacyś. Jakieś cwaniaczki. Tutaj na drzwi jeszcze. I tak, trzeba w beczki. I w te beczki. Czy ja mam tam się czegoś złapać, czy nie bardzo? Mogę tego złapać, no i kolejny. Tutaj ci są zajęci. Przeskoczmy sobie trochę kawałek dalej. Ty też nie masz kolegi, który by cię obserwował. Jaki masz szelki ładny i koszulę. Widać, że pan elegancki. To akurat z tą Magią to widać, że panowie eleganccy, ubrani kulturalnie. Jakby i tutaj można gangsterkę robić i do opery iść i kultury trochę zaznać, może jakiś teatr. No widać, że panowie to tacy kulturalni są, a nie zwykłe zbiry. Kulturalnie można ich złapać, powiązać jak cielaki. No idź. Ludzie, ruszcie się! A, kolega poza widokiem, trudno no. Dobra, i porazić mam. Może pomogę? Średnio znam się na wozach, ale chętnie się poduczę. 10. A to ma być jednocześnie 10, czy dowolna liczba 10 na raz? Raczej. Za mało ich jest, żeby ich tak 10 spętać na raz tym prądem. No. A ja jeszcze nie mam prądu pętacza. Poczekam na kolejną falę, bo na pewno będzie kolejna fala, to może ich będzie więcej w jednym miejscu. O nie, grubol. Ściągnijcie tu więcej ludzi. Garnitury i krawaty w warsztacie? Musimy poważnie porozmawiać o odpowiednim ubiorze w miejscu pracy. Dobra, trzeba tego załatwić. I drugiego. I teraz znaleźć jakąś tutaj grupkę. Tu jest grupka. I możemy tą grupkę prądem. No nie chcą się na prąd, no. Kusić, no trudno, no. Jednocześnie 10 jest strasznie trudno poradzić. Ale nie potrzebuję w sumie tak dużo tych żetonów baz, więc... Może nie będę tego wykonywał po prostu. Tym bardziej, że jak ja już jakiegoś porażę, no to zaraz go wykańczam. Za szybko z nimi walczę i tyle, nie. Zastanawiałem, jakie premie dostajecie od Hammerheada? Płatne przerwy na lunch, wyjazdy integracyjne? Hej,
dziupli z wozami, ale chyba jest tam grane coś więcej. Nielegalny przerzut skradzionego sprzętu Sabre. Odezwę się raz, dwa! No dalej brakuje tam tutaj jakiegoś, żeby ich porazić wszystkich, no. Za dużo po prostu ich tutaj by trzeba było porażać. Wykorzystam resztę gadżetów i ich rozwalę, no. Nie ma co tutaj kozaczyć za bardzo. Już niedługo Hammerhead nie będzie mógł was załatwić. W więzieniu będziecie bezpieczni, obiecuję. Uwaga! To będzie bolało. Dobra. Tutaj was tym i teraz was tym. I teraz użyjemy tej metody, która była sprawdzoną metodą. I was jeszcze tutaj kulką i tutaj kulką. Nie, bo ich jest dużo, ale oni są strasznie rozpierzchnięci. Ojej! Z takiego bliska używają mi tutaj. Dobra, jeden i od razu drugi. O nie, i trafił mi się grubol akurat, no. Dobra, bo ja się tam zblokowałem. Nic mi to w ogóle nie dawało. Nie tym. Okej, on może z takiej bliska po prostu robić co chce, to... To jest jakieś przygięcie, no... I teraz jak ja sobie wybierałem, to nie mogłem robić uników. Myślałem, że to łatwiej pójdzie. Ale ich tam jest za dużo w jednym miejscu i kamera wariuje. To jest najgorsze. Dobra, jeszcze raz, no. No trzeba ich wyłapać. Dobra, tamtego ktoś widzi? Już nie widzi. No ale niech sobie tak podchodzą po kolei, tam jeszcze są dwie pułapki, jak ja dobrze widzę. Spider-Man tu był. Jeszcze trzeci. Jeszcze trzeci. Ej, kto tam? Ej, kto tu jest? Mamy cię, Spider-Manie. Dobra, no, jak już mnie zauważyli, no to walczymy, no trudno, no. Ja
Słuchajcie, może pomogę? Średnio znam się na I załatwianie ich po kolei teraz. I nawet ich nie wyeliminowałem po cichu wszystkich, co miałem, bo za szybko się wrąbiłem. Trudno, i tak nie potrzebuję tych żetonów aż tyle. No, jak jeszcze walczę z tymi matkami dodatkowymi, to nawet tutaj gruboli bezpośrednio mogę sobie lać jak chcę. Za co wam szef płacicie? Ściągnijcie tu więcej ludzi! Garnitury i krawaty w warsztacie? Musimy poważnie porozmawiać o odpowiednim ubiorze w miejscu pracy. Dobra. No, przynajmniej teraz poradziłem 10 na raz, no. No, to jest też ciekawostka. Że jak wcześniej nie mogłem tych 10 na raz zrobić, tak teraz za to mi weszło bez problemu. Ach, ty gnojku, ty. Dobra, trzeba najpierw tych z jetpackami rozwalić, bo oni są za szybcy. Jakie premie dostajecie od Hammerheada? Płatne przerwy na LAN, wyjazdy integracyjne? Ślęczona z artykułem, co u ciebie? Znalazłeś coś poza wrakami? Tak, znalazłem! Ale chyba jest tam grane coś więcej. Nielegalny przerzut skradzionego sprzętu Sable. No tak. Odezwę się raz, dwa! Dobra, jest tu tego za dużo? I ja sobie przeskoczę w bezpieczniejsze miejsce na razie. Zregeneruję się trochę, rozejrzę. Dobra, oni się tam trochę przegrupowali. To ja mogę w nich... Tak, i na dół. I dopaść część z nich. Oj, jak mi odwinął. No dobra, no nie mogę skończyć tak, że pobiją mnie bandyci w ich własnej bazie. No co to ma być? Czemu ja się z nimi tak strasznie męczę? Dobra, tu przede wszystkim muszę wyeliminować ich po kolei. Na początku. Trzeba snajperów na pewno rozwalić, bo oni mnie później denerwowali. Tutaj wystarczą mi dwie pułapki. I wystarczy tu. O, ciepnąć tym. Tam jeszcze sobie ciepnę. Jedną pułapkę. Na te drzwi. Co tu jest grane? A tego sobie ciepnę już siecią normalnie. Ej! Spider-Man tu jest! Uważajcie! No i co, są... 4 ciche eliminacje teraz?
czy trzy dalej. Czemu jest tak mało ich? O, tam jest kolejny, sobie go złapię. Cztery. No to jeszcze piąty. Bo się okazuje, że tamta siecią to nie była cichą eliminacją, mimo że nikt się nie zorientował, co się dzieje. No i tutaj bystrzaki. Gdzie są jeszcze jakieś bystrzaki? Okej, okay, czyli pułapki też ich nie zaliczają jako cichych eliminacji. Szkoda. No i dobra, 5 na 5. Ludzie, ruszcie się! Ludzie, ruszcie się! Będziesz tutaj, Spider-Man jest! Weźcie, chodźcie pomóc! Słuchajcie, może pomogę? Średnio znam się na wozach, ale chętnie się poduczę! Zaraz! Prowadźcie go na ziemię! Za dobrze mu idzie! Nie, muszę ich tu porozwalać. No zdecydowanie przy tym grubolu to nie moja. Nie pozwólcie mu się położyć. Czy ja załatwiłem właśnie trzech w ten sposób? Garnitury i krawaty w warsztacie? Musimy poważnie porozmawiać o odpowiednim ubiorze w miejscu pracy. Oj! Ten latający klepacz, taki cwaniak. Nie chce mi się ich łapać wszystkich, żeby mieć 10 koniecznych. I tutaj będę musiał ich załatwić tak jednego za drugim. Wiesz, jednocześnie wybrać tych, którzy są najniebezpieczniejsi dla mnie. Czyli na przykład tak jak są grubole i goście z jetpackami. Każdy, kto ma przerwę? Jakie premie dostajecie od Hammerheada? Płatne przerwy na lunch, wyjazdy integracyjne... To trochę słabo, że tutaj tylko walczą z nim ci, którzy mają przerwę. A jak ktoś nie ma przerwy, to se nie może powalczyć? To tutaj nie ma? To ograniczonko i... nie powalczysz? Hej, nad artykułem. Co u ciebie? Znalazłeś coś poza wrakami? Spodziewałem się dziupki z kotami, ale chyba jest tam grane coś więcej. Nielegalny przerzut... Przede wszystkim tych z jetpackami muszę rozwalać, bo... z nimi się mi nie chce walczyć inaczej. A jak... Dobra. A to jest jeszcze taki pan grubol. Nie martwcie się, już niedługo Hammerhead nie będzie mógł was załatwić. W więzieniu będziecie bezpieczni, obiecuję!
Dobra, trochę ich jeszcze potrzymam pod tym prądem, a później ich jebnę tym. Tutaj jeden i tutaj pana lotnika od razu też drugim. Chyba, że ich znowu prądem. I jeszcze tu był twój kolega, który też chyba lubi dostawać kopy na ryjec. Oj! No naprawdę, tak mnie majgnął, że się do tego dociągnąłem. Ostatnie podejście, bo coś mi tutaj... No nie wiem. Niby idzie, ale nie idzie. Tak, najlepiej, że tutaj te w większości są jakieś płoteczki, a kozaczom jakby byli nie wiadomo jak ważni. Ty, gościu, poza widokiem chodź, że tu bliżej, no. A nie, że ja tu muszę kombinować, jak was złapać. Okej, to nie moja wyobraźnia. Jestem, kupiłem Spidermana! Drzemkę. Widzę go! Dobra, no i tak już mnie odkryli, a ja zrobiłem 5 na 5, to stwierdzam, że... Mogę już z nimi walczyć normalnie. Słuchajcie, może pomogę? Średnio znam się na wozach, ale chętnie się poduczę. Dobra, lejemy ich. Bo trzeba ich tutaj w pełni zlać i... Szczególnie tych, bo oni mnie denerwują na początku najbardziej, później gruboli. Bo jakby z grubolem to jeszcze sobie jestem w stanie czasami poradzić. Natomiast z tymi tarczownikami, no to jakoś nie mam na nich pomysłu nigdy. Garnitury i krawaty w warsztacie? Musimy poważnie porozmawiać o odpowiednim ubiorze w miejscu pracy. I dobra, tam zobaczyłem, że podszedł ten cwaniak. Oj, nie trafiłem w niego. Wolę z nimi walczyć tutaj na pięterku, a nie schodzić na dół, gdzie jest więcej zagrożeń. I no na pięterku tutaj, zanim oni się dostaną, to troszkę schodzi zawsze, to troszkę bezpieczniej. Hammerheada. Płatne przerwy na lunch, wyjazdy integracyjne. Oj, jak go dupo.
się szacunku. Oj, jak ich będzie klepanko teraz. Ale chyba jest tam grane coś więcej. Nielegalny przerzut skradzionego sprzętu Sable. Odezwę się raz, dwa. Okej, tutaj jest pan Grubol. Okej, on teraz musi postrzelać, bo inaczej by się... Nie wiem, co mu w głowie zaroiło jakieś pomysły, że jeszcze wygra. Nie martwcie się, już niedługo Hammerhead nie będzie mógł was załatwić. W więzieniu będziecie bezpieczni, obiecuję. O kurde. Trzeba się przenieść gdzie indziej po prostu z nimi, bo tam mnie trochę zagnali w kozi róg. Dobra, tego trzeba wykończyć tak i tego tutaj... O, idealnie podleciał drugi koleżka z jetpackiem, to załatwił was obydwu naraz. Przecież tak będzie dużo prościej, a nie jakieś... Póki jeszcze mam tą moc, to mogę się z nim naparzać jak chcę. A zwykłych to mogę już skopać po prostu jakkolwiek. Chyba mam już dość. Chcę porozmawiać z waszym kierownikiem. Oj! Za dużo mają tej broni. Aj! No nie no, za mocno mnie tutaj napierdzielają. Dobra, bo inaczej ten odcinek będzie trwał 2 godziny. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobał. A zaczniemy kolejny po prostu od tego, że będę tutaj lał się z nimi w ich bazie. Do zobaczenia, na razie.